Nie wiem, co to za poradnik. Czuję się nieswojo. Proszę przestać mnie molestować, kurwa. Okularnie, czy jakoś tak się mówi. Nie wiem. Jak się sra, to trzeba siedzieć wyprostowanym. Najlepiej pod nogi podłożyć sobie stołek jakiś, żeby te nogi były wyżej. No i siedzisz sobie. I żeby pomóc wyrzucić z siebie kupsztyla, robisz tak. I pomagasz mu wychodzić. I możesz też zrobić tak. I on wtedy się uwalnia. Co to kurwa jest ty? Nie no, to nie, kurwa, to jest przesada gruba. Gruba, to jest gruba przesada. Dzwonię kurwa po te. Mam pytania kurwa, dzwonię po odpowiedzi. Co ty kurwa do internetu wrzucasz? Ale rozumiem, że my oglądaliśmy TikToki i akurat ten gościu się wypowiadał o tym? Oni manipulują treści, kurwy małe jebane. Dobra, wysyłam to mojej mamie. No to sobie wyślij. To jest zdrowe, naprawdę to jest legit. Jeszcze gościu mówił, że trzeba dać ręce do góry i robić A tak. jak ja robiłem orangutana, kurwa, to miałem przejebane potem. Ale ja kurwa odpowiadam na TikToka lekarza, a nie kurwa wkładam butelkę do mordy. O co ci chodzi? Posi. To jest naprawdę. No przestań. Posi. To jest na serio legit. Możesz sobie zobaczyć na TikToku. No, rób tak dalej. To też jest legit. No to fajnie, no. Naprawdę, jest facet i babeczka na TikToku, którzy mówią o tym, o kupie, o pierdach, o kupie. Zobacz, to nie jest nic śmiesznego. Ja sobie beki nie robię. Ej, a możemy zdelegalizować TikToka na telefonie? Ja nie wiem, czy ja jestem jakimś kurwa super targetem pod reklamy, ale tak szczerze, ja nie oglądam za dużo TikToków. Ja oglądam czasami z wami 10 minut na komputerze, a zawsze jak odpalę TikToki na telefonie, to 3 czwarta filmów, które mi się wyświetla, to są reklamy. Same kurwa reklamy mi się wyświetlają. A reszta to są gówno TikToki albo TikToki, które ja mam nawet polajkowane kurwa z komputera. Na kompie w ogóle nie ma reklam, a na telefonie kurwa 3 czwarte TikToków to są reklamy. No. No. Nie wiem, czy wy też tak macie.